Tam po przerwie czas na przegląd prasy. Jak to w poniedziałek jest naprawdę dużo do czytania, bo są i dzienniki, i, i tygodniki. Zaczniemy od dzienników. W prawie wszystkich gazetach mamy dziś informacje o 26 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale w żadnym nie znalazłem tak naprawdę bardzo ciekawej informacji, że na licytacji zaproponowano również krawaty pana Piotra Szczęsnego, człowieka, który podpalił się pod Pałacem kultury. Krawaty samobójcy. No to dosyć ryzykowna sprawa. O rająca się już o tak bieżące sprawy i o sprawy polityczne, że jakby kto nie chciał tłumaczyć, że Wielka Orkiestra nie ma nic wspólnego z polityką, no to niestety takie gesty sprawiają, że ma i chyba jednak nie przysparzają jej ludzi, którzy którzy chcieliby wrzucić pieniądze do puszki. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście wrzuca, robi to wiele osób, robi to wielu polityków, nie zważając na to, czy ta sprawa ma kontekst polityczny, czy nie ma. I o tym bardzo dużo w dzisiejszych gazetach, na przykład na pierwszej stronie gazety wyborczej, ale ten temat zostawmy. Powiemy o artykule protestujesz będą szykany bo to jest tworzenie proszę państwa jakiejś alternatywnej rzeczywistości co najmniej 210 osób zostało dostało już zaoczne wyroki za udział w antyrządowych protestach a nawet 800 może mieć różnego rodzaju kłopoty z władzą wachlarz szykan jest szeroki na przykład liczne przesłuchania czy wizyty oficerów ABW i proponuję zwrócić uwagę jeszcze raz na pierwsze zdanie tego lidu co najmniej 210 osób zostało już zaoczne wyroki za udział w antyrządowych protestach to na pewno nie jest prawda ponieważ nie za udział w, rząd, w antyrządowych protestach te osoby zostały skazane, tylko za wykroczenia, które popełniły i za to ewentualnie może spotkać ich jakaś kara. No ale retoryka Gazety Wyborczej jest taka, jaka jest. Odwilż, może w rządzie, ale jeśli chodzi o represję, na pewno tego nie widać. Przeciwnie, służby wzięły się za nas ostrzej i bardziej profesjonalnie, kilkoma działaczami zainteresowała się już ABW. Któż to mówi, proszę Państwa, dla Gazety Wyborczej? Mówi to Michał Szymanderski-Pastryk z, uwaga, Obywateli RP. To jest ta grupa, która w mojej ocenie ma jedną z najbardziej przekłamanych nazw, jeśli chodzi o organizację, bo cóż to ma wspólnego z obywatelstwem? Na przykład blokowanie... Miesięcznic Smoleńskich, czy też blokowanie wjazdu Jarosława Kaczyńskiego na Wawel, czy na przykład antydemonstracja podczas pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze. Tym szczerze mówiąc jestem zszokowany, ale widać, że to są pupile Gazety Wyborczej i w ten sposób w gazecie są hołbieni. Razem z obywatelami Gazeta Wyborcza straszy: protestujesz, będą szychkany. Te szykany, wachlarz szykan jest szeroki, na przykład liczne przesłuchania czy wizyty oficerów ABW. No tak się czasami zdarza, że jeżeli ABW ma jakąś sprawę, to ją realizuje. No i przesłuchanie też czasem się zdarza w różnych sprawach, nie tylko oskarżając. Do spraw warszawskich, przed chwilą rozmawiałem z byłym prezydentem Warszawy Marciniem Święcickim, tylko słowo było o Hannie Gronkiewicz-Walc i o jej telefonie. Rachunku wydzwonionym na prawie 50 tysięcy. O wiele większe kwoty no, będzie można pytać Hannę grąkiewicz walc i tak naprawdę trzeba pytać Hannę Gronkiewicz-Walc. Mecenas od kamienic zaczął sypać. Fakt dotarł do przełomowych informacji o, o aferze reprywatyzacyjnej. Adwokat Robert N., który siedzi w areszcie, zaczął współpracę z prokuraturą, a ostatnio kolejne zarzuty usłyszał były urzędnik stołeczny. Ratusza, czy to dzięki zeznaniom mecenasa N., i czy on też może zaskodzić prezydent Warszawy. Na drugiej stronie mamy news faktu, właśnie to, że mecenas od kamieni zaczął sypać. W śledztwie dotyczącym afery reprywatyzacyjnej doszło do przełomu, wynika z informacji faktu. Chodzi właśnie o człowieka, którego tutaj widzimy z zasłoniętą twarzą, dlatego że siedzi w areszcie, a więc Robert N. N i Jakub R znali się. Jakub R to Jeden z najbliższych współpracowników, Hanny grąkiewicz walc znali się zdaniem śledczych i brali udział w oszukiwaniu rodziny spadkobierców właścicieli ośrodka Salamandra w Kościelisku, za co także usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Od niemal roku siedzą w areszcie. Ta pętla wokół Hanny Grąkiewicz-Walc w sprawie reprywatyzacyjnej coraz bardziej się tutaj jakby zaciska. Już wiemy, że mąż Hanny Grąkiewicz-Walc, Andrzej Walc i ich córka Dominika zdecydowali się oddać po milionie złotych, które zarobili na kamienicy Noakowskiego 16. Brat Andrzeja Walca dwóch milionów oddać nie chce. Jaki ta sprawa będzie miała ciąg dalszy? Na pewno będziemy państwa. Na pewno będziemy Państwa informować. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Nix, z czterema zarzutami prokuratorskimi. To mamy na pierwszej stronie, na pierwszej stronie faktu, dał sobie 85 tysięcy złotych nagrody. Ma już cztery zarzuty prokuratorskie. Tak o prezesie NIK Krzysztofie Kwiatkowskim pisze Super Express Choć ubiegły rok nie był zbyt udany dla szefa Najwyższej Izby Kontroli, bo Krzysztofowi Kwiatkowskiemu prokuratora postawiła cztery zarzuty, to z pewnością spory zastrzyk dodatkowej gotówki nieco osłodził mu życie. Okazuje się bowiem, że Kwiatkowski. A także jego trzej zastępcy dostali aż po 85 tysięcy złotych. Nagród według NIK w pełni zasłużenie. To są kwoty, które zawsze szokują, zawsze zastanawiają, zawsze stawiamy sobie tutaj pytanie o tanie państwo, i o, ale też o wynagradzanie urzędników, którzy w mojej ocenie powinni zarabiać tyle, żeby nie mieć żadnej pokusy łapówkowej. No ale nagrody to jest zupełnie coś innego niż comiesięczna pensja. 85 tysięcy nagrody to jest naprawdę dużo. Przejdźmy do tygodników w Newsweeku. Proszę Państwa, Newsweek na Okładce pokładce pokazuje, że serial Korona Królów, o którym tak często dyskutujemy, również serial telewizji polskiej, o którym dyskutujemy tak często w telewizji w polsce.pl, a także na portalu w polityce.pl, to jest temat. Kulisy powstawania nowego serialu TVP są o niebo ciekawsze niż sam serial. Tak pisze Newsiek, przedstawiając tutaj Jacka Kurskiego jako króla. Królowa seriali i Korona Królów. Ale posłuchajmy, co Niušyk pisze. Renata Kim i Karol Marczak miał być nakręcony z rozmachem wielki historyczny serial o polskich królowych, które nie wahały się walczyć o władzę. Wyszło jak wyszło, ale i tak każdy odcinek oglądają 3 miliony widzów. Być może wyszło jak wyszło, ale tutaj jest przekłamanie w tym lidzie. To nigdy nie miał być wielki i drogi serial historyczny. To nie miała być nigdy produkcja na miarę gry o Tron, czy też innych seriali, które znamy z platform cyfrowych. To jest po prostu telenowela o zabarwieniu historycznym i to też mówiła Ilona Łebkowska w rozmowie z Marcinem Fijołkiem dla telewizji w Polsce.pl. Będziemy tą rozmowę jeszcze cytować, bo właśnie z tego przekłamania, z tego nadmuchania emocji wzięła się, wzięło się to przekłamanie i te być może za bardzo rozbujane ambicje. Polska będzie potęgą. Atakują was, bo w siłę, tak mówi George Friedman, światowej sławy, amerykański analityk w rozmowie z Aleksandrą Rybińską. Ja zacytuję Państwu tylko fragment tej rozmowy. Atakowaliby was, gdybyście byli słabi. Jednym ze znaków rozpoznawalnych rozpoznawczych wschodzącej potęgi jest to, że schodzące potęgi wytaczają przeciwko niej najciś, najcięższe działa. Znaleźliście się na celowniku Unii Europejskiej, która chce zachować kontrolę nad polityką wewnętrzną państw członkowskich. Wybrali Was zamiast Węgier, bo jesteście ważni. Dlatego Wielka Brytania, która opuszcza Unię właśnie z powodu ingerencji Brukseli, symbolicznie zawarła z Wami traktat obronny. Jesteście ważnym graczem w Europie. Polska jest obecnie liderem bloku państw, które sprzeciwiają się potocznemu rozumieniu Unii Europejskiej, czyli temu, czym zdaniem liberalnych europejskich elit powinna być wspólnota europejska. bardzo ciekawy, analityczny wywiad, rozmowa z George'em Friedmanem przeprowadzana przez Aleksandrę Rybińską. To w tygodniku sieci na pewno we Force.pl do przeglądu prasy i do tygodnika sieci będziemy wracać, a już za chwileczkę spojrzymy na dużo bardziej bieżące informacje na portal w Polityce.pl. W rozmowie ze mną to, co najciekawszego dzieje się na portalu, przedstawi Marzena Nykiel, redaktora naczelna portalu. Już za chwilę zostaniecie Państwo z nami.